Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie wroga Dworu Miłoszowego w Krasnogródzie. Na ganku tego dworu, na którym umieściliśmy nasze motto z Oskara Miłosza: bieda temu, kto wyrusza, bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. I myślę, że na tej linii powrotu odbywają się tutaj cały czas spotkania, którym patronuje Czesław Miłosz i mieszkańcy tego pogranicza polsko-litewskiego, w miejscu, które mogłoby być przecież skazane przez historię na zagładę i mogłoby nie istnieć. To jest jeden z takich cudów, z których cieszył się sam Miłosz, bo on sam był zaskoczony, że miejsce, o którym myślał jako miejscu, które będzie już należało do przeszłości, do historii i zapomniane, nagle pojawili się ludzie, którzy chcieli je odrodzić i chcieli poszukać możliwości ciągłości dla tej tradycji i tej pamięci, która tym miejscom towarzyszy. Myślę, że tak właśnie Miłosz rozumiał wierność jako kontynuację, jako pójście dalej do przodu po śladach, które on i jemu bliscy pozostawili. Nie na zatrzymaniu się na tych śladach, nie na ich upamiętnieniu, nie na stworzeniu muzeum. Przestrzegał nas przed tym, żebyście mi tylko muzeum tutaj nie zbudowali. Żartował. A raczej, żeby to szło dalej do przodu. Żeby właśnie powstało Międzynarodowe Centrum Dialogu, żeby powstały inne inicjatywy i programy, które szukają nowego języka, nowych form artystycznych, nowej myśli dla tego, co zostało tutaj posiane i co żarzy się ciągle, jak te żegary, o których dzisiaj będziemy mówili, bo to spotkanie, to pamiętanie Miłosza jest pod znakiem wileńskich żegarystów i bardzo mi jest miło, że mogę Państwu przedstawić i przywitać jako naszych krasnogródzkich gości profesora Tadeusza Bujnickiego i profesora Krzysztofa Zajasa. Witamy Was serdecznie. Obaj przyjechali z Krakowa, są związani z Uniwersytetem Jagiellońskim, chociaż Tadeusz Bujnicki wykładał też na Uniwersytecie Śląskim i Wileńskim, ale obaj też od wielu już lat pracują nad zachowaniem pamięci, czy jakby przeniesieniem w nasze czasy współczesne tego dziedzictwa wileńskich żegarystów, ale nie tylko, w ogóle wielokulturowego Wilna, tradycji pogranicz, literatur pogranicz, literatury o pograniczu, ale też literatury pogranicznej, bo to jest też nie to samo i uczynili tą tradycję językiem zajęć akademickich, językiem, który próbuje opisywać te zjawiska w kolejnych książkach, które wydają, który stał się częścią kurikulum akademickiego dla studentów. Wydaje mi się, że to jest coś bardzo niezwykłego i ważnego, że również w tej sferze akademickiej to dziedzictwo jest kontynuowane. A najlepszym tego owocem jest wydana niedawno antologia poezji żegarystów, przygotowana przez obu profesorów z wspaniałym wstępem Tadeusza Bujnickiego o nie tylko samych żegarystach, ale całym kontekście kulturowym, z czego się ten ruch zrodził i jak istniał. I myślę, że troszkę właśnie o tym porozmawiamy, żeby ich przybliżyć sobie tak, jak to żyło w tamtym czasie, ponad czy niespełna 100 lat temu,
ale też zapytać, dlaczego oni dzisiaj ciągle są dla nas ważni, dlaczego warto do nich powracać. Więc taka będzie pierwsza część naszego spotkania, naszej rozmowy poświęconej żagarystom. Po krótkiej przerwie zaprosimy Państwa do przestrzeni niewidzialnego mostu, takiego teatru, amfiteatru, w którym od już kilku lat praktykujemy zbiorowe czytanie Miłosza. W tym roku będzie to czytanie Miłosza i nie tylko, również innych żagarystów. Więc będzie taka godzina na czystą poezję, wsłuchanie się w nią, a potem koncert orkiestry klezmerskiej Teatru Sejmińskiego. To już jest tradycja, w tym roku nie w Białej Synagodze, ale właśnie tutaj przed Ptasznikami Krasnogródzkimi stworzyliśmy przestrzeń, żeby ta muzyka mogła dalej żyć i koncerty się odbywać. Także taki będzie scenariusz naszego wspólnego popołudnia i wieczoru. A teraz pozwólcie, że rozpocznę rozmowę i zadam pierwsze pytanie, w którym chciałbym powrócić do tego motta, który jest tutaj na ganku. Biada temu, kto wyrusza i nie powraca. Żebyście spróbowali odpowiedzieć ze swojej perspektywy i życiowej, i badawczej, dlaczego powrót jest tak ważny? Dlaczego ta linia powrotu, dlaczego jej się tak trzymamy? Bo używam sformułowania linia powrotu, bo Miłosz czasem się do takiego zwrotu odwoływał. Czy to jest tylko kwestia pamięci, zachowania tego, co było w przeszłości? Często mieliśmy taki lęk przed powracaniem. Często mówiono nam, a często to słyszałem, że właściwie idąc do przodu powinniśmy nie oglądać się za siebie, że to może być groźne, że powroty odbierają nam perspektywę przyszłości, odbierają nam perspektywę odczytywania nowoczesności, odnalezienia się w czasie, w jakim żyjemy. Czy powrót, jak rozumiecie sami to pojęcie powrotu i tej przestrogi, którą Miłosz zresztą bardzo pięknie przetłumaczył za Oskarem Miłoszem, nie napisał bieda, jak ja się pomyliłem, czyli nie było to aż tak groźnie, tylko biada. Tak jest, przepraszam. Że bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Panie profesorze, pan wyruszył z Wilna. Wyruszył w swoją drogę, ale mam wrażenie, że ciągle w tym Wilnie pan przebywa, ciągle do niego powraca, ciągle oddany jest pracy nad tym dziedzictwem i nie tylko żagarystów, ale całego tego kręgu kulturowego. Czym jest powrót? Czym jest linia powrotu dla Tadeusza Bujnickiego? No, pytanie jest w moim przekonaniu niezwykle trudne. Ale mogę na to odpowiadać także swoją biografią, to raz, a po drugie swoim doświadczeniem jako badacza literatury przede wszystkim. Moje doświadczenie jest bardzo skomplikowane, ale nie jest tylko moim doświadczeniem. Otóż ja należę do tej grupy ludzi, którzy opuścili Wilno w roku 45. Po doświadczeniu I wojny światowej jako dziecko. I ja, moja matka, moi krewni przez długi czas po wyjeździe z Wilna starali się tą przeszłość wileńską skreślić, wyprzeć z pamięci. Ja już pomijam to, że zmieniły się stosunki polityczne, zmieniły się stosunki społeczne, wszystko to się zmieniło w tym czasie, ale było to wyparcie na zasadzie, że jest to przeszłość, do której się wrócić nie może i w związku z tym nie powinno. I dla mnie
wychowanym w takim, takiej atmosferze. Też Wilno przez długi czas to była też kraina daleko istniejąca, baśniowa właściwie. I dopiero po 20 paru latach przyjechałem do Wilna z delegacją Uniwersytetu Jagiellońskiego. To było pierwsze spotkanie kogoś, kto wyjechał mając lat 12 i przyjechał do Wilna mając lat 30 parę. I to, w jaki sposób to się zaczęło dla mnie otwierać ta inna perspektywa na miejsce mego urodzenia. I właśnie chyba tutaj jest ten element, o którym tutaj przed chwilą pan Krzysztof wspominał, mianowicie, że jest to powrót, który nie jest dosłownie powrotem w miejsce dzieciństwa. To jest specjalny rodzaj połączenia swojej pamięci, czasami bardzo szczątkowej, z tym, co widzi się bezpośrednio teraz, w innym świecie. Ja te etapy powracania do Wilna miałem parokrotnie. One zresztą zaczęły się, jak mówię, w tym delegacyjnym kręgu. Potem to były przyjazdy o charakterze naukowym, na staż naukowy, wreszcie jako wykładowca na Uniwersytet Gdyński. Za każdym razem poszerzał się krąg moich i doświadczeń, i moich znajomości, mojej wiedzy. Wiedzy, która wielokrotnie była wiedzą właśnie budowaną z powrotów w bibliotekach wileńskich, gdzieś odczytywałem różne teksty, gdzie rozmów z ludźmi. Także w ostatecznym rachunku wyglądało to tak, że kiedy powiedziałem, że ja, któremuś z moich znajomych, że ja przyjadę do Wilna tam za parę tygodni czy za parę miesięcy, powiedział mi: ty przecież nie przyjedziesz, ty nie wracasz do Wilna. Ty wracasz właśnie, wracasz do Wilna i to jest twoje miejsce. Czyli sumując to wszystko, powiedziałbym, że powrót w tym wypadku jest czymś niezbywalnym. Mimo wszystko ten powrót buduje z jednej strony nowe doświadczenie, a z drugiej strony utrwala cały szereg elementów z przeszłości. Utrwala je oczywiście często w innej perspektywie, ale jest to w moim głębokim przekonaniu niesłychanie ważne, że to ta przeszłość żyje i staje się czymś współczesnym. Że jest przeszłością, którą można traktować jako jeden ważny element współczesności, ale także i przyszłości. Pracując nad Żagarami, to będzie ostatni ten fragment mojej wypowiedzi, ja uświadomiłem sobie, że te teksty liczące w sobie 90-80 parę lat są zdumiewająco nowoczesne, czyli będąc w tradycji równocześnie stają się czymś, co tkwi wyraźnie w współczesności i co daje pełną perspektywę na przyszłość. Ja to tak odczytywałem i wydaje mi się, że jest to ważne. Zaraz Krzysztofowi oddam również głos, tylko chcę podkreślić, a może jeszcze dopytać, bo to jest, z jednej strony jest perspektywa powracająca, my nawet mamy takie słowo w swoim języku pogranicznym, powracający. To są ludzie, którzy do miasteczka Sejmy powracają, tak jak pan profesor, często po bardzo wielu latach. I z kolei z naszej perspektywy mieszkańców, czyli tych ludzi, którzy na nowo próbują odkryć czy odpamiętnić to miejsce, taki powrót jest niezwykle ważny. To znaczy, bo to jest inna perspektywa, to jest rozszerzenie tego, co my wiemy o tym miejscu. Czasem zdajemy sobie sprawę, jeżeli myślę na przykład o rodzinach czy potomkach rodzin żydowskich z Serii, Białorusinach, innych ludziach, jest za tym jakaś bardzo bolesna historia i pamięć, ale bez was, bez powracających, z kolei te miejsca, takie jak Wilno,
Sejmy czy bardzo wiele innych, też miałyby inne życie, to znaczy zmieniacie życie współczesnego Wilna, myślę, poprzez to, że jest szansa takiego powrotu. Czy to też nie jest tak? W moim przekonaniu na pewno tak, z tym, że i to jest szalenie ważne, żeby uświadomić sobie, że Wilno, współczesne Wilno jest Wilnem litewskim. Jeżeli się tego nie uświadomi, to wydaje mi się, że będziemy błądzili po omacku w tym mieście. Że z jednej strony istnieje pamięć Wilna, tak, międzywojennych, z dominantą polską, niewątpliwą, ale także z pamięcią o tym, że było to miasto wielokulturowe, wieloetniczne. Było takie. I tutaj proporcje teraz się zmieniły, ale równocześnie coś wspólnego zostało. Ja czytałem w dłuższym, tak, nie wiem, czasem, bardzo ciekawą książkę jednego z litewskich badaczy literatury, Mindaugasa Kwiatkauskasa, który pokazał na przykładzie literatur różnojęzycznych w Wilnie, jak one ze sobą się łączą, w jakiej płaszczyźnie mentalnej, sposobu widzenia miasta, te różnojęzyczne teksty funkcjonują jako teksty wspólnoty. I myślę, że to jest element do końca stanu. Krzysztofie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mój powrót do Wilna poprzez Żagary i poprzez Miłosza miał zupełnie inny charakter niż profesora Tadeusza Bujnickiego. Ja nie jestem związany z Wilnem w żaden sposób rodzinnie. Natomiast ten powrót był bardzo silny, bo Tadeusz, wracając do Wilna, miał za przewodników cienie. Myśmy mieli Tadeusza. Mówię myśmy, ponieważ nas jest trójka, to znaczy jeszcze profesor Jarosław Fazan jako trzeci z naszej grupy jest współautorem tego tomu i właśnie pod przewodnictwem Tadeusza Bujnickiego wchodziliśmy, wracając jakby do niego. Ja myślę, że każdy człowiek ma w sobie swój powrót. Miłosz miał na Wileńszczyznę i na Litwę w ogóle. Ja mam powrót do moich rodzinnych stron. Każdy ma takie powroty. I zanim zobaczyłem prawdziwą Litwę z Tadeuszem jako przewodnikiem, miałem Litwę Miłosza, przeczytanego całego Miłosza z pasją, z miłością, właśnie również w tym powracaniu, kiedy on powiada w jednym z wierszy: kiedy odjeżdżasz rodzinne strony, nie oglądaj się, rynie za tobą. A jednocześnie całe życie się oglądał. Przecież on ciągle mówił o tym maleńkim kraju na krańcach Europy, który jest jego prawdziwą ojczyzną, i wszystko, co później przychodziło, jest porównywane z tym maleńkim światem. Więc ten powrót jest tak immanentną częścią Czesława Miłosza, że trudno bez niego w ogóle czytać. I miałem tego Miłosza przeczytanego i później weszliśmy w Wilno. W Bibliotece Wróblewskich wertujemy przedwojenną prasę, gazety, czasopisma po to, żeby pozbierać wiersze młodych żagarystów, 20-paroletnich chłopców, którzy piszą namiętnie wiersze i dyskutują namiętnie idee, komponują sobie całą rzeczywistość. Jednocześnie mam w głowie całego Miłosza późniejszego, który tu jest młodym poetą startującym, a tu jest tym doświadczonym, starym profesorem, który przyjeżdża, staje nad brzegiem rodzinnej rzeki i mówi wiersz o łące, która jest epifanią, przeżyciem metafizycznym zupełnie. Więc te powroty były zupełnie inne, ale jednocześnie jakby to samo. Bo twój powrót, który w tobie tkwi jako człowieku, jednocześnie jest przez Miłosza tak opisany, że czytając jego, czytasz siebie. I to było fenomenalne zupełnie doświadczenie. Rozmawiając, przypominam sobie teraz rozmowy z Miłoszem, bo też z nim o powrocie rozmawiałem. Mieliśmy nawet kiedyś na wspólny
taki pomysł zorganizowania sympozjonu, w którym byśmy przeciwstawili te dwa pojęcia wygnania i powrotu. Że on miał też taką perspektywę historiograficzną, że my w ogóle wchodzimy w epokę powrotu, że po epoce wychodzenia, wyjeżdżania, nowoczesności związanej z migracją do miast, z budowaniem nowej tożsamości miejskiej, kosmopolitycznej, nowoczesnej, zostawiało się za sobą prowincje, wioski, miasteczka. I dzieciom już się rzadko o tym mówiło, tak jak panu profesorowi w rodzinie o tym Wilnie, bo to już był jakby świat passé. Ale przyszły kolejne pokolenia i Miłosz już je wtedy doświadczał, również myślę w Kalifornii, jak się znalazł, czyli w oku cyklonu nowoczesnej cywilizacji, że właściwie dalej do przodu idąc nowoczesności wchodzi się w epokę powrotu, że człowiek nowoczesny zaczyna tęsknić za bliskością z naturą, że człowiek nowoczesny zaczyna mieć potrzebę zapytania o korzenie rodzinne. Często to jest w trzecim, w czwartym pokoleniu dopiero, że się mówi, a gdybym ja jeszcze zdążył dziadków zapytać, już ich nie ma, nie mam już kogo, za późno, prawda, że już mi brakuje tych bezpośrednich świadków, że jakaś ciągłość się zgubiła, że w każdym razie, że obrót świata taki cykliczny wchodzi w fazę właśnie dlatego, że się staje przyszłościowy, staje się zainteresowany zakorzenieniem, staje się zainteresowany bliskością z naturą i tak dalej. W swojej książce, i o to, i tu chcę powrócić, was poprosić, żebyście spróbowali nam to powiedzieć. Bardzo ciekawie piszecie o tej perspektywie żagarystów na regionalizm i pograniczność, na rozumienie tutejszości, które z jednej strony może trącić prowincjonalizmem i zaściankowością, a z drugiej strony chciałoby się temu nowoczesnemu światu powiedzieć, że miejsce, w którym jesteśmy, jest ważne, że nie można tego odrzucić. Jak czujecie, jak żegaryści, czy tu nie jest coś takiego, co dzisiaj nam, dla nas może być ważne w odczytaniu dziedzictwa żegarystów, że to ich rozumienie pograniczności jest dzisiaj bardzo potrzebne, czy nowoczesne, się wcale nie zastarzało może. Jak byście nam to przedstawili, panie profesorze? I to jest kwestia, która nas bardzo interesowała przy pracy nad żagarami, nad poezją żagarystów. Zresztą właśnie nie tylko poezją, ale także ich publicystyką, bardzo bogatą zresztą. Otóż, tak jak ja to sobie wyobrażam, z jednej strony było coś takiego jak zżymanie się na prowincjonalność i taką regionalność, powiedziałbym, obrazkową, pokazywaną trochę w takim świetle ciekawostek dla przyjezdnych z innych stron Polski. To takich właśnie landszaftów. I na to nie było zgody absolutnie. Odrzucał Miłosz bardzo wyraźnie w takim swoim eseju o regionalizmie. To się powtarzało u mnie. To się powtarzało także w poezji, że ten element nie wchodzi w rachunek. Natomiast niewątpliwie sięgało głębiej. To znaczy znajdowano w tym najbliższym otoczeniu, i to widać w szeregu wierszy żagarystów, w tym najbliższym otoczeniu, w tym pejzażu wileńskim, litewskim, dostrzegano elementy, które przerastają prowincje, które stają się uniwersalne. Tam szukano elementów uniwersalnych. Mnie się wydaje, że właśnie to widzenie tego, że świat, w którym się znajdują, jest światem skomplikowanym, wielonarodowym, wieloreligijnym, wielokulturowym, no, taki on był. Że właśnie to ich wciągało i to ukazywało ten świat jako świat daleko wykraczający poza prowincjonalizm.
Prowincjonalizm był niestety w tym czasie w dużej mierze związany z nacjonalizmem tego obszaru, który był tam silny i który w rezultacie wykluczał pewne zbiorowości. Tego, że awangelikaliści nie chcieli i temu się wyraźnie przeciwstawiali także w wizji poetyckiej. Także to jest, wydaje mi się, ważne. Krzysztofie? Nawet powiedziałbym trochę mocniej, to znaczy oni wychowani w tym jednak mocno takim polonocentrycznym, patriotycznym duchu lat 20., kiedy trzeba było cementować jakieś poczucie naszej wspólnoty narodowej i tak dalej, zareagowali zupełnie odwrotnie. To znaczy oni zobaczyli, że to, co jest prawdziwą ojczyzną poszczególnych ludzi, to jest właśnie ta lokalna tutejszość, o której mówiłeś. Nie w sensie właśnie folkloru, który się sprzedaje jako ciekawostkę turystyczną, regionalną, te wyśmiewane kaziuki w słynnym tekście Sens regionalizmu Miłosza, ale jako pewien fundamentalny kontekst dla twojej egzystencji. Oni są wszyscy wielkimi miłośnikami Wileńszczyzny jako krainy. Jezior, lasów, łąk, pól. Oni są wysportowani, są turystami, wędrowcami, pływają rzekami i jeziorami w sposób absolutnie zapamiętały, z pasją, która już jest właśnie taką, powiedziałbym, elementarną miłością do twojego regionu. Nie na zasadzie właśnie jakiejś ksenofobii, szowinizmu lokalnego, ale przeciwnie. To jest ziemia, na której żyjemy z innymi i to jest ich ojczyzna i nasza. Trzeba to pogodzić, trzeba znaleźć te wspólne punkty. Oni są w tym znakomici, że jak mówię, dzieci epoki jednak takiego narodowego patriotyzmu reagują patriotyzmem zupełnie nienarodowym, właśnie regionalnym, który później prowadzi Miłosza przecież do tego fundamentalnego rozróżnienia człowiek historii, człowiek natury. Że kiedy uciekasz od historii tej uogólniającej, odczłowieczającej, historii, która jest tym walcem miażdżącym ludzi i całe narody, to pierwszym światem innym, inaczej w ogóle zdefiniowanym, jest świat natury. I dlatego on tak wraca ciągle do tych pejzaży, mimo że właśnie krytykuje taki turystyczny regionalizm. Ale świat natury to nie jest tylko turystyka, to jest właśnie ten silny, podstawowy związek człowieka ze światem. To, co jest tematem jego całej poezji właściwie. Znaleźć w słowie ten związek z rzeczą, ze światem, który mnie otacza. Przypomina mi się, jak miałem problem z przetłumaczeniem czy wprowadzeniem pojęcia pogranicza na Bałkanach. Wydawcy niektórych moich tekstów szukali odpowiedników w języku czy w tradycji na przykład serbskiej i innej, bo to, co nie, bardzo trudno przychodziło, to pojęcie właśnie krajowości. To znaczy dla nich terytorium było kryterium podziału. Tak, zawłaszczanie ziemi było określaniem bardzo silnej granicy. Natomiast tutaj krajowość to był wspólny kraj, prawda? Bo przez ziemię określało się współistnienie z innymi, co było dosyć niezwykłe rzeczywiście i ta tradycja krajowości, krajowców wileńskich jednak bliska chyba żagarystom, prawda? Nieprzypadkowo odegrała tutaj swoją rolę. Jakbyście mogli więcej powiedzieć o tych działaniach, dzisiaj byśmy powiedzieli, interkulturowych żagarystów w Wilnie, na tej mapie wileńskiej, na ile się dawało praktykować w tym międzywojennym Wilnie dialog międzykulturowy, spotkania z innymi, a na ile to było trudne, na ile ta rzeczywistość rzeczywiście przeszkadzała czy uniemożliwiała taki kontakt. Może zacznę od tego, co było na początku, to znaczy od krajowości. Krajowość w Wilnie to była ideologia stworzona zresztą jeszcze przed I wojną światową grupy ideologów, działaczy wileńskich, którzy
wyobrazili sobie istnienie przyszłości ewentualnej, która się kiedyś tam może pojawić, krainy, która będzie rodzajem federacyjnego połączenia trzech narodów jako podstawowych jednostek tego obszaru Litwy, odpowiadającej mniej więcej dawnemu Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Byłaby federacja litewsko-polsko-białoruska. Taka koncepcja istniała, ona w pewnym momencie została zdezawuowana, ale jej pogrobowcy działali przez okres dwudziestolecia międzywojennego, między innymi Ludwik Abramowicz, postać bardzo ciekawa. Otóż z tymi ludźmi i z tą ideą żegaryści się stykali i częściowo ją przyswajali. Ona się objawia w różnych tekstach żagarowskich. To jest jedno. Druga rzecz, że koncepcja Żagarów była między innymi taka, żeby na łamach pisma informować nieustannie o tym, co się dzieje w różnych środowiskach i kulturach wileńskich. Były osobne kroniki, działy dotyczące litewskich, żydowskich, białoruskich. Były tłumaczenia, tłumaczyli z litewskiego, z białoruskiego. Trudniejszy kontakt był z grupami literackimi żydowskimi, Wilne, ale też ten kontakt istniał. Istniało jak gdyby przenikanie się tych różnych środowisk i na tym żagarzystom, jak sądzę, zależało bardzo, żeby ten właśnie świat, w którym oni istnieją, nie był światem monolitycznym, jednonarodowym. Tu właśnie chodziło o to, że to była nasza wspólna kraina, kraj, obszar, do którego się odpowiadało. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście nie sposób myśleć o Żagarach bez pamięci o tym, że dla nich ten świat, w którym się znajdują, nie jest światem jednego narodu, jednej opcji. Tak to wygląda. Ja tylko dodam jeszcze, że są po pierwsze w kolejnych numerach Żagarów, a później Pionów i Smugi relacje ze spotkań poetyckich. Żagaryści chodzą na spotkania młodych poetów żydowskich z Jungwilne, chodzą na spotkania poetów białoruskich, zapraszają ich do publikowania. Z Maksyma Tanka wiersze są przekładane, drukowane. Przypominam, że Kazys Boruta jest przetłumaczony przez Miłosza i umieszczony w tomie Trzy Zimy jako, można powiedzieć, istotna część jego dorobku poetyckiego z tamtego czasu. I to jest pewnego rodzaju, to nie jest kaprys, to jest pewnego rodzaju deklaracja. Im więcej jest politycznych, narodowościowych napięć polsko-litewskich, tym oni bardziej jakby na przekór zapraszają poetów litewskich, robią cały numer litewski poświęcony poetom. Co zresztą później owocuje, to znaczy żagaryści są inaczej postrzegani przez Litwinów później, kiedy sytuacja polityczna się dramatycznie zmienia. Okazuje się, że są jacyś Polacy, z którymi można rozmawiać, z którymi mamy język. I to jest język właśnie poetycki, język literatury, kultury z żagarystami. I później w tym okropnym już roku 40 okazuje się, że żagaryści są jedynymi Polakami, z którymi można rozmawiać na zasadzie partnerstwa. A drugie, co chciałem dopowiedzieć, to musimy pamiętać o pewnym kontekście historyczno-kulturowym tamtych ziem. To są tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, które było z definicji wielokulturowe, wielowyznaniowe, wielojęzyczne i właściwie federacyjne. Łączyło bardzo różne etnosy, bardzo różne zjawiska kulturowe i polityczne i społeczne, także wyznaniowe. I tam to powodowało, że wszelkiego rodzaju taki, powiedziałbym, homofobiczny totalizm narodowościowy z którejkolwiek strony był trochę nieadekwatny, był sztuczny. On zdradzał swoją sztuczność od razu na początku. I dlatego mówię, że w jakimś sensie ich stosunek do tej krajowości był, można powiedzieć, bardziej rozsądny, to znaczy bardziej realistyczny w tym sensie, że związany z realnymi warunkami kulturowymi,
społecznymi panującymi na tych ziemiach. A jednak to wielokulturowe Wilno im bliżej 39 czy tego najtrudniejszego 40 roku, tym bardziej stawało się wykluczające, tym bardziej oni nie znajdowali miejsca w tym mieście. No, symboliczne jest wygnanie Miłosza z Wilna. 36 rok, kiedy wojewoda bociański niesławnej pamięci daje mu wilczy bilet i wyjeżdża do Warszawy, co bardzo ciekawe, że dla niego rzeczywiście to była, to wtedy powstał ten wiersz mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, prawda? Był ciągle w tej samej Polsce, nie przejeżdżał żadnej granicy z Wilna do Warszawy, a jednak miał poczucie, że wyjeżdża z jednego kraju do drugiego, przynajmniej kulturowo, prawda? Do innej ojczyzny. Że to było jakieś wygnanie, ale że to Wilno już ich nie przyjmowało. Zresztą chcę, żebyście powiedzieli o końcu żagarystów, o tym ostatnim okresie, o tych najbardziej trudnych, dramatycznych momentach, kiedy przyszła pierwsza, druga okupacja sowiecka, kiedy Wilno na rok stało się litewskie. Jak oni się wtedy w tej sytuacji odnajdowali albo się nie odnajdowali? Panie profesorze. No jest to sprawa dla mnie osobiście także bardzo trudna, ale zanim o tym parę słów powiem, chcę powiedzieć, że tak, że w okolicach roku 1936-1937 następuje pewnego rodzaju egzodus inteligencji wileńskiej, zarówno tej, która była w mieście zadomowiona, ale się pojawiła później, jak Witold Gulewicz, bardzo zasłużona dla kultury Wilna postać, dyrektor Radia Wileńskiego, organizator wielu właśnie kulturalnych takich zdarzeń i który też zostaje zmuszony do opuszczenia Wilna przez taką nagonkę, którą między innymi prowadził Cesarz Mackiewicz. Też trzeba wam mówić. Z drugiej strony wyjechał z Wilna Jerzy Zagórski, drugi z wybitnych poetów grupy Żagary, wyjeżdża też do Warszawy. Także zaczynają się pewnego rodzaju przesunięcia wśród samych żagarystów. Z jednej strony część żagarystów, która miała takie wyraźne opcje polityczne, zaczyna właściwie odsuwać się od tego typu działalności literacko-kulturowej i zaczyna działać na bardzo radykalnych zasadach lewicowych. Tutaj to charakterystyczne, Miłosz i mój ojciec z jednej strony na początku wiążą się z grupą po prostu Karda, prezentowaną przez Henryka Dębickiego i Stefana Jędrychowskiego, ale później obaj się wycofują. Wycofują się, bo akurat to jest okres, kiedy rozpoczynają się masowe represje w Związku Sowieckim, kiedy są słynne moskiewskie procesy i to buduje, jak to powiedzieć, inne opcje, bo żagary zawsze miały jakieś opcje polityczne, mniej lub bardziej widoczne, ale skierowane ku lewicowości. I one tutaj zaczynają się załamywać właśnie pod wpływem tych wydarzeń. Równocześnie w momencie, kiedy upada główne pismo ich żagary, później kiedy nie udaje się współpraca z Kartą po prostu, która jest właściwie innymi kryteriami się pozostaje i to jest charakterystyczne, właściwie jedno miejsce, które zostaną oni przygarnięci. To znaczy słowo, konserwatywne słowo Mackiewicza. I to też powoduje pewien rodzaj przesuwania się tej grupy. Oni przestają być tak jednolici, jak byli na początku. Jednym słowem można powiedzieć, że u schyłku lat 30. grupa
jeszcze posiada świadomość wspólnoty, ale równocześnie rozprasza się. Są już ludźmi innych często opcji, czasami w innych miejscach się znajdują. No i jest ten okres już powojenny, w którym trzeba się znajdować w krańcowych zupełnie sytuacjach. Wybierać pod presją wydarzeń politycznych, pod presją wydarzeń wojennych. W tym krótkim okresie litewskim Wilna, w Wilnie pojawia się ponownie Miłosz. Był okres, w którym on jeszcze raz w Wilnie zaistniał. Zaistniał zresztą właśnie jako poeta, który nawiązuje kontakty także z środowiskami litewskimi. Jak wiadomo, Wilno opuszcza Miłosz w momencie, w którym wkraczają tam oddziały armii czerwonej. I wyjście to ciekawe. Miłosz w jednym z tych ludzi motywuje trochę tak, że oczywiście on obawia się i represji, tego, że może zostać zmuszony sytuacji, by mieć sytuację nie do przyjęcia, ale właśnie pisze rzecz następującą, że gdybym został w Wilnie, to prawdopodobnie, tak jak Teodor Bujicki, mój ojciec, pracowałbym w prawdzie gminejskiej. Czyli takiej komunistycznej gazecie. Tej komunistycznej polsko-litewskiej gazecie, która się ukazywała. Co? Trudno tu prorokować w taki sposób, ale można powiedzieć, że kto wie, czy koniec Miłosza nie był podobny do końca mojego ojca, który został skazany wyrokiem specjalnego sądu AK za pracę właśnie w prawdzie wileńskiej, gdzie był kierownikiem działu literackiego. Otóż ten motyw, ten zdarzenie dla mnie niesłychanie traumatyczne było motywowane w sposób mocno jednostronny i miało swoich przeciwników także w tej grupie ludzi, którzy działali w AK. Rzecz się stała zresztą znacznie później. Pierwszy wykonawca wyroku, który miał być wykonawcą wyroku, odmówił. To ciekawe, bo to był Łupaszko. Nie, nie. To był nazywał się pan Iwaszkiewicz, a on był na okręg poniewieski. W każdym bądź razie, tak jak zresztą z drugiej strony Zegniusz Piasecki odmówił wykonania wyroku z tej samej, z inną motywacją, ale tego samego, że tak powiem, działania sądu specjalnego. Także Także sytuacja wileńska była niezwykła, nie trudna. Tego właściwie może nie powinienem mówić, ale ja się czuję w pewnym sensie winowajcą śmierci mojego ojca. Znaczy ja i moje siostry, nieletnie wówczas dzieci, ojciec właściwie stanął przed sytuacji, w której Jeżeli nie podjąłby pracy prawie wileńskiej, prawdopodobnie wylądowalibyśmy na Syberii. Taka możliwość niewątpliwie istniała, tym bardziej, że ojciec właśnie w pewnym momencie zerwał komunizującą prasą i były tego po prostu świadectwa. Ja, nawiasem mówiąc, miałem w ręku protokół, takie pismo redaktora Prawdy Wileńskiej, opinię o ojcu, w którym to się ładnie dzisiaj mówi, był tak na ojca. No ale to się sprawa inna. Ja w każdym razie chcę powiedzieć, że i o to mi przede wszystkim chodzi w tej wypowiedzi, że sytuacja w okresie wojny dla żagarystów stała się sytuacją nieustannego zagrożenia i to z różnych stron. Oni byli nieustannie poddani presji zagrożeń wieloraz. Które skończyło się tak jak na mego ojca, i przechodzili najrozmaitsze wypowiedzi w różnych miejscach. Tak.
Tak, pan profesor mówił o tych środowiskach AK. Pamiętam takie świadectwo jednego z przywódców oddziałów AK-owskich, Bronisława Krzemowskiego, który uznając winę czy zagubienie Teodora Bujnickiego powiedział, że kara była nieadekwatna do tego, co on czynił. Krzysztofie, jaka jest twoja perspektywa na ten czas? Moja, jedna z takich ważnych refleksji przy pracy nad antologią Żagarystów to było to przeciwstawienie człowiek-historia, człowiek-ideologia, człowiek, ten walec heglowski, który idzie. I to było chyba najbardziej dla mnie osobiste przeżycie, że z jednej strony są młodzi ludzie, pełni talentów, ambicji, mądrości, intelektu i wrażliwości, którzy próbują tę swoją rzeczywistość zorganizować jakoś na swój sposób, a jednocześnie tak, aby ona korespondowała z tym, co jest ich doświadczeniem, także tym lokalnym. I z drugiej strony przychodzą te spuszczone z łańcucha wściekłe psy historii heglowskiej, z którymi już nie ma co zrobić, kiedy kończą się lata 30. Ich losy są niesłychanie symptomatyczne. Dwóch jest wywiezionych na Sybir, jeden nie wraca, nie wiemy nawet, co się z nim stało. Leon Schroeder po prostu zniknął. Jest świadectwo kogoś, że był widziany w 1942 roku i na tej podstawie ciężko chory już w jakimś obozie w łagrze sowieckim i na tej podstawie mogliśmy określić datę śmierci. Mieczysław Kotlicki, któremu się udało wyjść z armią Andersa, z korpusem i który wylądował w Nowej Zelandii. Z drugiej strony Miłosz, który ucieka do Warszawy. Z trzeciej strony Teodor Bujnicki, który zostaje. I te losy są dramatycznie jakby rozerwane przez historię. Każdy z nich na swój sposób próbował coś z tym zrobić, ale właśnie ta klęska tych indywidualnych, wrażliwych ludzi wobec historii, która idzie jak armia pancerna, to było niesłychanie przejmujące doświadczenie. I Miłosz, który w czerwcu 40 roku siedzi w kawiarni Rudnickiego na Placu Katedralnym w Wilnie i przez okno widzi, jak paradują ulicą tanki sowieckie i właściwie widzi już, co się będzie działo. I ma już obraz tego, że ich ten młodzieńczy katastrofizm, który właściwie głównie był budowany na lęku przed tą, powiedziałbym, niedobrą, złą, negatywną opcją historii, że on się właśnie sprawdza. Na jego oczach się dokonuje to, co było dla nich tylko lękiem wyobrażonym i zapisanym w tych przejmujących zupełnie wierszach. Jeśli chodzi o koniec Żagarów poetycki, to ostatnim wierszem jest wiersz, chyba ostatnim, wiersz Aleksandra Rynkiewicza bez tytułu Jakże tu nocą dziwnie tlą. Będzie czytany ten wiersz, więc proszę posłuchać, bo to jest ostatni wiersz późnej wiosny 40 roku, opublikowany jeszcze w prasie polskojęzycznej, ale już litewskiej w Wilnie, który się kończy takim wzruszającym norwidowskim obrazem róży na popiołach. Absolutnie wzruszający, który też właśnie w takiej bardzo mocnej, zwartej, syntetycznej metaforze ujmuje te losy biednych żagarystów. A jak jest właśnie z ich katastrofizmem? Bo to jest też jakiś dosyć niezwykły fenomen, choćby z tego względu, że Polska, jak inne kraje środkowo-wschodnie Europy, przeżywały inaczej to doświadczenie I wojny światowej niż reszta Europy. Dla nas tutaj to było odzyskanie niepodległości, to było święto wyzwolenia, zbudowania własnego państwa, powrotu do wolności i często mówi się o tym, że poza solą ziemi Witlina, właściwie w kulturze polskiej, ta pierwsza wojna światowa nie miała szansy się odcisnąć tak jak w Europie Zachodniej, gdzie dał początek egzystencjalizmowi, gdzie powstał cały nurt głębokiej refleksji
tragicznej o tym, co się tak naprawdę w I wojnie światowej wydarzyło. Ale tak, seryjna, prawda, i tak dalej. Ale tu są żagaryści, którzy nie współgrają z tym obrazem. Oni w tych, będąc bardzo młodymi, stali się poetami wieszczącymi koniec, żyjącymi w obliczu końca, jak odwoływałem się do tego odniesienia Mariana Zdziechowskiego, mentora też dla wielu z nich, zwłaszcza dla Miłosza, który przestrzegał przed nadchodzącą, zbliżającą się katastrofą. To nie był powszechny ton w naszych kulturach narodowych wtedy. Skąd, jak myślicie, wziął się taki silny akcent, czy to odniesienie do katastrofizmu, do życia w obliczu końca i przeczuwania nadchodzącej apokalipsy? No, jest to problem, który, jak mi się wydaje, trzeba byłoby wielokrotnie jeszcze oglądać, sprawdzać, interpretować. Mnie osobiście się wydaje, że katastrofizm wileńskich żagarystów jest katastrofistem dość osobnym, bo przecież katastrofizmy można byłoby znaleźć jeszcze w innych kierunkach pisarzy. Otóż to był katastrofizm, który w jakimś sensie można byłoby powiedzieć, był katastrofizmem diagnozującym to, co się wydarzy. To znaczy w ich pewnym momencie zaangażowanie, czy też zainteresowanie polityczne powodowało, że katastrofizm ten nie miał charakteru abstrakcyjnego, nie był katastrofizmem umieszczanym gdzieś w jakiejś symbolicznej przestrzeni. To był katastrofizm jednak konkretyzowany w dużej mierze. I nawet ponieważ powtarzają się w poezji żagarzystów obrazy I wojny światowej widziane z perspektywy dziecinnej. To na ogół były dzieci. To byli ludzie, którzy wtedy mieli kilka, góra 12 lat, kiedy wojna się toczyła. I obraz wojenny w ten sposób był wielokrotnie ich także poezji postrzegany. A później to katastrofizm nabierał takich cech interpretacji zdarzeń, które się dzieją współcześnie. Oczywiście był przy tym jeszcze Zdziechowski i jego wykłady, jego wystąpienia, które, jego książki, które żagaryści znali, aczkolwiek, i to trzeba chyba na to zwrócić uwagę, aczkolwiek oni się z tą taką metafizyczną formułą Zdziechowskiego wówczas nie zgadzali. Ona im nie odpowiada. Natomiast jednak ta wizja końca świata przemawiała do nich silnie. Jednym słowem, katastrofizm gileński był o tyle osobny, o ile właśnie czerpał swojej podstawy z konkretów. On był właśnie konkretyzowany. Przynajmniej w mojej interpretacji tak to wyglądało. Ale oczywiście rzecz jest o wiele szersza i wymagająca wielu jeszcze kontekstów. Proszę. Znaczy, ja bym dopowiedział o tyle, że te konkrety wyglądały w ten sposób. Z jednej strony mamy sowiecki komunizm, który rozwija ideę postępu, światła i przyszłości, ale w tym celu trzeba wymordować ileś milionów ludzi. Jak Miłosz mówił, myśmy doskonale wiedzieli, czym jest bolszewizm. To tu nie mieliśmy złudzeń od początku. Z drugiej strony jest hitleryzm lat 30. Z trzeciej strony jest ta trauma dziecka, o której mówił Tadeusz, które pamięta jeszcze pierwszą wojnę i które widzi jakby rozbieżność czy przepaść pomiędzy całą tą propagandową trontadracją sanacyjnej Polski, a z drugiej strony tym, jakie realne siły w Europie działają, jakie potężne moce tutaj zaraz się będą ścierać. A my jesteśmy w środku, w malutkim kraiku, z jeziorami, z łąkami, z lasami, które kochamy i które opisujemy w naszych wierszach, ale ta czerwona łuna, która jest podwójna, bo jest na wschodzie jedna, na zachodzie druga,
To jest obraz, który zresztą się wręcz obsesyjnie powtarza w tych wierszach. Te czerwone łuny na wschodzie i na zachodzie i to dudnienie pancernego pociągu słynne Miłoszowe. Więc to jest pewien moment historyczny. To jest wyczucie, jakaś membrana w duszy, która wyczuwa te drgania, te tąpnięcia podziemne i za chwilę to rąbnie wszystko z hukiem. Są takie niesłychanie symptomatyczne słowa Miłosza po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku, kiedy on mówi oprócz przerażenia, oprócz strachu panicznego przed śmiercią, oprócz niepokoju najbliższych i lęku o ojczyznę, poczułem jeszcze ulgę. Mówi, poczułem ulgę, wstyd mi było, ale czułem ulgę, że wreszcie to wszystko pękło. To znaczy, że całe to napięcie, które tam drgało, na którym wisiała cała rzeczywistość, że to wreszcie huknęło. I ta ulga, ta rozpaczliwa, dramatyczna przecież, bardzo pesymistyczna ulga, to jest moment, w którym twoje katastroficzne wizje zaczynają się spełniać. Po prostu to pękło i teraz katastrofa się już dzieje. I teraz stąd ci młodzi poeci warszawscy są nazywani poetami katastrofy spełnionej, bo uczyli się na wzorach żagarystowskich, Baczyński, Gajcy, Stroiński, oni wszyscy przecież uznawali żagarystów za jedynych ważnych poetów międzywojnia. Cała reszta to było właśnie jakieś odklejenie od rzeczywistości. A to właśnie dlatego, że gdzieś znaleźli to wspólne drgnienie duszy, przy czym u nas się to już dzieje, a oni mówili, że to się wydarzy. I to jest niesłychanie silne gdzieś. I jeszcze jest tak, do tego te wizje w esejach rozwijane, więc to Miłosz się później wycofywał z tego katastrofizmu, nie chciał być nazywany katastrofistą młodości, ale jednak widać było, że ten nerw przeczuwania nadchodzącej katastrofy jest u niego bardzo silny. Ja mam w ogóle poczucie, że on do końca życia żył w obliczu końca, że to mu dało tak silne piętno, że właśnie cała jego poezja z tego niepokoju metafizycznego, bo to przecież też się tego objawiało, mu zostało. Próbował gasić, próbował oswajać, próbował ujarzmiać, ale przecież gdzieś ciągle się w nim to do końca życia odzywało. Po pierwszej wojnie przeżytej jako dziecko, po drugiej wojnie przeżytej w czasach młodości, po katastrofizmach oczekiwanych i spełnionych, to potem już wiesz wszystko. I potem żyjesz przez następne pół wieku z wiedzą tak głęboką i tak przejmującą, trudno mówić, że ten katastrofizm był dla niego nieważny, bo on go rzeczywiście organizował. I stąd te silne i uporczywe ucieczki do świata natury, które przecież już w bardzo późnych wierszach możemy znaleźć jako znowu ten oddech, to podejście, szukanie tego innego wymiaru, w którym można odpocząć od historii, od człowieka historycznego. Pamiętam te jego właśnie refleksje, jak po przyjeździe do Warszawy, jak z Wilna, zresztą to nie jego jedynego, że Wilno było jednak tym miejscem, które czuło, czym jest komunizm, co nadchodzi ze wschodu. W Warszawie rzadko to kto czuł. Tam był ten krąg Mereszkowskiego, uciekinierów z sowieckiej Rosji, którzy próbowali otworzyć oczy ludziom, ale nikt na to zbytnio nie zwracał uwagi. Więc rzeczywiście było trudno w ogóle mu z kolei w tej rzeczywistości warszawskiej się odnaleźć z tym swoim odczuciem. Poza tym to, co pan profesor mówił o takiej konkretyzacji katastrofizmu, wydaje mi się, że warto przypomnieć, że Wilno naprawdę miało świetne instytuty naukowe, badawcze wtedy, z Sukiennickim, z znakomitymi sowietologami i tak dalej, które analizowały. Teodor Bujnicki pracował w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej, czyli ta wiedza konkretna, czym jest bolszewia, czym są te zagrożenia, istniała też w formie jakby konkretnych badań naukowych, prawda? W lutym tego roku mieliśmy konferencję polsko
litewską w Wilnie poświęconą właśnie Instytutowi Badań Europy Wschodniej, ponieważ okazało się, że to był właściwie pierwszy sowietologiczny instytut na świecie, który zgromadził olbrzymi materiał archiwistyczny związany z bolszewizmem, z tym, co się działo w Rosji. A przecież Teodor Bujnicki był wieloletnim pracownikiem tego instytutu, sekretarzem, który miał do tego dostęp. Oni te sprawy dyskutowali na bieżąco, więc ta wiedza była tutaj olbrzymia, tylko że ta wiedza była mało przydatna, ponieważ wobec kwitnących ideologii wykluczających, konfliktujących, stawiających na ostrzu noża sprawy wspólnot poszczególnych, oni byli trochę bezradni z tą wiedzą, ale to jest ta przejmująca wiedza Miłosza, który przyjeżdża do Warszawy i potem słucha młodych ludzi ze sztuki i narodu, którzy opowiadają o wielkim pansłowiańskim imperium ze stolicą w Warszawie, a jest 43 rok i płonie getto. Więc on widział, jak idea jest odklejona od rzeczywistości, od konkretu, który jemu już był przecież tak boleśnie znany. Wracając jeszcze do Instytutu Badań Europy Wschodniej. Rzeczywiście był to instytut, który miał taką jedną z podstawowych swoich zasad, badanie tego, co się dzieje w Rosji Sowieckiej. Otóż, ale bardzo wyraźnie to Sukienicki podkreślał, że oni nie mają charakteru ani propagandowego, oni badają właściwie tak trochę sine ira et studio to, co się dzieje w Związku Sowieckim, że dla nich rzecz jest interesująca właśnie także z perspektywy badacza naukowego, a nie tylko ideologa. Oczywiście elementy ideologiczne w tym były, bo być musiały, ale z drugiej strony nie miało to charakteru takiej właśnie czysto propagandowej instytucji. Druga strona działalności Instytutu to kraje bałtyckie. Bardzo interesujący dorobek Instytutu dotyczący Litwy, Łotwy i Estonii, głównie Litwy zresztą. Także Instytut miał tu bardzo taki szeroki zakres, był wyjątkową zresztą placówką pod tym względem. Charakterystyczne było to, że i stosunki panujące w Instytucie, relacje między, bo tam przy Instytucie była szkoła nauk politycznych, że stosunki między studentami, pracownikami były inne niż na bardziej hierarchicznym Uniwersytecie Stefana Batorego. Tutaj były to bardzo bliskie związki, także osobiste. Ciekawy był zestaw Sukienicki z jednej strony. Z drugiej strony mieliśmy na przykład pana Ancywiczusa, Franciszka Ancywicza, Litwina, który tam odgrywał bardzo istotną rolę jako także badacz. Jednym słowem, była to placówka, która dostarczała nie tylko pewnych takich impulsów, powiedziałbym o charakterze, ale także która budowała wiedzę mocną, wiedzę opartą o rzetelne sprawdzanie tego, co się dzieje. Moi drodzy, i ostatnie pytanie, jeszcze, bo nasz czas już fantastycznie się was słucha i aż mi żal, że będziemy musieli za chwilę zrobić przerwę, ale pracując nad antologią, mieliście z pewnością świadomość, że nie będzie to tylko rzecz historyczna z dziedziny historii i literatury, że jest coś w żagarystach takiego, co warto dzisiaj pokazać, dać czytelnikom nam Anno Domini 2020. Co takiego, gdybyście mieli określić dla was najważniejszą aktualność żagarystów dzisiaj, to na co byście zwrócili uwagę naszą? To jest sprawa, jak mi się wydaje, w dużej mierze
tak powiem, tego, kto to będzie jeszcze czytał. Myśmy wielokrotnie dyskutowali, przygotowując ten tom, to właściwie to jest dzieło autentycznie zbiorowe, to co myśmy wykonali w tym zakresie. Nie ma tutaj nikogo, kto by się wykonał, triumvirat był i triumvirat tą książkę zrobić. Otóż w tych naszych dyskusjach wydawało nam się, że istnieje kilka takich różnych elementów, które nam Żagary umieszczają także w współczesności. Z jednej strony to jest to, o czym myśmy tutaj głównie dyskutowali, ten sposób widzenia tego skomplikowanego świata wielokulturowego, wieloetnicznego, tak jak to w tym obrazie wizji, które mieli żagariści, się układa właśnie w obraz z jednej strony świata przyrodniczego, świata ludzkiego w różnych układach. I to jest, w moim przekonaniu, to jest bardzo nowoczesny sposób widzenia. Druga rzecz, oni rzeczywiście byli awangardowymi twórcami. To była grupa, która miała bardzo wyraźną świadomość poetycką, że to, co robią, to nie jest po prostu kopiowanie jeszcze jedno albo wzorów obcych albo własnej tradycji literackiej. Oczywiście wszystko tak jest, oni są czytani, oni wiedzą, z czego korzystają. Niemniej jednak są oryginalni. To jest ważne. Wreszcie wydaje mi się, że to, co nas też tak jakoś bardzo do tych tekstu przybliżało, ja pomijam swój przykład, bo to jest zupełnie inna sprawa, ale że są to teksty, które odkrywają, przynajmniej w moim przekonaniu, takie fakty, które niby są, należą do naszej codzienności, ale widziane nagle z jakiejś innej zupełnie perspektywy. Wiersze Zagórskiego są między innymi tego dobrym przykładem. Takie właśnie przekształcające codzienność w niezwykłe wizje. I to jest też czymś, co nas zainteresowało jako rzecz, która no, jest na pewno wykraczająca poza taką sztampowe poezjowanie. Przynajmniej te rzeczy mi się teraz nasuwają. Ja bym do tego dopowiedział może tylko tyle, że zobaczymy w tym tomie, że Miłosz nie był sam, że ta potężna poezja, która poszła w cały świat z takim uderzeniem poetyckim, że ona nie wzięła się z niczego. Możemy mówić o metafizyce i o talentach boskich. Z drugiej strony mamy pewne środowisko, pewien moment historyczny i pewien punkt w przestrzeni, którym jest ówczesne Wilno. Że miasto potrafiło wygenerować potężną grupę poetycką, że poezja właściwie stała się najważniejszym narzędziem młodego pokolenia w latach 30. Że oni wszyscy chcą pisać wiersze, w wierszach znajdują wyraz. My, którzy uważamy poezję za zbędny i luksusowy naddatek zwykle, powinniśmy zobaczyć, jak poezja potrafi być potężnie związana z miastem i z momentem przestrzenno-czasowym, w którym znaleźli się jego mieszkańcy. I proszę Państwa, jeszcze jedno, to są naprawdę bardzo dobre wiersze. Nie to trudno mówić, ale już słyszałem komentarze od czytelników pierwszych tej antologii, którzy mówili: wspaniała aktorka mówi do mnie, ja nie wiedziałam, że oni takie dobre wiersze pisali, bo Miłosza to wiadomo, ale że ci inni, że to są takie ładne wiersze. W Szkole Teatralnej Krakowskiej już rozdawałem egzemplarze, ponieważ studenci uwielbiają je deklamować na zajęciach z wiersza. Okazuje się, że ta poezja jest nie tylko inteligentna, ale się świetnie deklamuje, że zarówno wiersze awangardowe, te tak zwane białe, wolne, rozbite, jak i te wiersze tradycyjne, rymowane, są właśnie bardzo dobre poetycko, także pod względem całej konstrukcji wersyfikacyjnej. Więc to są po prostu bardzo dobre wiersze, jak mówię, wygenerowane przez środowisko miasta Wilna przedwojennego, które w zamierzeniu, powiedziałbym, polityczno-historycznym miało być czymś zupełnie innym, a dało nam znakomitą poezję. Jeszcze
jeszcze dwa krótkie do powiedzenia. Po pierwsze, Żagary to grupa partnerska. Tam nie ma nikogo, kogo byśmy mogli uważać za czołowego. To była grupa, powiedziałbym, demokratyczna. Oni byli wtedy wszyscy razem. Potem następowała właśnie takie już rozchodzenie się. Zresztą grupa się rozchodziła i poetycko także, ale na początku wyraźnie był to związek partnerski. I myślę, że to tak był ważny czynnik, który tą poezję a po drugie, że oni przy swojej wspólnocie równocześnie byli bardzo różni. To są różne poetyki mimo tego tej wspólnoty grupowej. Że to nie było tak, że tak jak był w pierwszej awangardzie, był Pajper, papież awangardowy, a potem byli uczniowie. Tutaj nie. Tutaj takiej sytuacji. Drodzy Państwo, więc byliśmy świadkami wprowadzenia w świat poezji żagarystów, myślę, bardzo ciekawy i współczesny i ważny dla nas dzisiaj. Wydaje się, że bardzo ważnym elementem tej opowieści jest fakt, że Miłosz nie wziął się znikąd, o czym żeście mówili, że poznaliśmy otoczenie i miasta, i literatury, które pracowało wspólnie na taki głos, który się potem tak wyemancypował. I że jest wiele elementów, które będziemy dalej odnajdywali w ich poezji i w tej tradycji. Bardzo Wam dziękuję. Profesor Tadeusz Bujnicki i Krzysztof Zajac byli naszymi gośćmi. Pięknie.